zdarzają nam wskaźnik. Tak jak wspominałem, mamy zwiększone wydatki w kwocie 700 tysięcy, a dochody na dzień dzisiejszy szacunkowo spadną nam około 500 000 zł. Jeżeli chodzi o inwestycje, to tak jak mówiłem już, my możemy tych inwestycji robić dosyć sporo, ponieważ po pierwsze mamy możliwości kredytowe. Przypomnę, że kredytu nie wolno wziąć na wydatki bieżące, tylko na inwestycyjne. Więc mamy tutaj duże możliwości. Mamy również duże możliwości pozyskiwania na inwestycje środków zewnętrznych. Więc inwestycje nowe na pewno będziemy prowadzić, ale wszystkie tego rodzaju wydatki, jak szalet, jak chodniki, remonty, niestety musimy na razie powstrzymać do naprawy sytuacji budżetowej. Jak szybko to nastąpi, nie wiem. Mam nadzieję, że ta pandemia mimo wszystko nie będzie już powodować takich recesji w gospodarce, jak była, bo myślę, że mimo zwiększonej ilości zarażeń nauczyliśmy się powoli jakoś z tym żyć i gospodarka zaczyna sobie powolutku radzić, więc mam nadzieję, że szybko wrócimy do sytuacji sprzed pandemii, jeżeli chodzi o dochody i zbilansowanie wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, bo to jest przede wszystkim najistotniejsze, żeby prowadzić prace remontowe i prace związane z wydatkami bieżącymi. My musimy się skupić na najpilniejszych wydatkach. Ja wiem, że mieszkańcy opisują tragiczne, używając takich słów, łamiemy nogi, nie? No, często to jest przesadzone. Ja wiem, że jest zły stan nawierzchni, tak? Że źle to wygląda, że rzeczywiście by należało to zrobić, no ale jeżeli już są takie elementy, w których rzeczywiście można zrobić sobie krzywdę, to na pewno będziemy w jakiś sposób próbowali to naprawić. Natomiast remontów tego typu na razie nie będziemy wykonywali. Zresztą, tak jak mówiłem, robiliśmy oszczędności, tak? Wstrzymaliśmy pewne prace z wydatków bieżących, zdjęliśmy z budżetu podwyżki, nagrody, nawet remontów mieliśmy łazienek nie robić, ale okazało się, że możemy je zrobić w ramach CIS-u, także miasto nie wydatkuje na remont łazienek, no wstrzymane zostały wszelkie prace remontowe, które miały być w urzędzie miasta, tak? No bo nie mamy po prostu na wydatki bieżące. Tak jak mówię, na inwestycje mamy naprawdę sporo pieniędzy. Niestety musimy bardzo hamować wydatki bieżące i nie chciałbym dzisiaj na przykład proponować podwyżki podatków, bo mam nadzieję, że ta sytuacja niebawem się ustabilizuje, tak? Dlatego jeżeli nie robimy podwyżek podatków, musimy ograniczać. Tak jak mówiłem, musimy oszczędzać po stronie wydatków bieżących, tak? Bo bilans musi wyjść na zero, to znaczy wskaźnik musi być utrzymany. Jeśli nie utrzymamy wskaźnika, Regionalna Izba Obrachunkowa nie uchwali nam budżetu i każda złotówka jest w tej chwili, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, bardzo mocno analizowana, zarówno przez panią skarbnik, jak i przeze mnie.